Cześć! Witamy Was serdecznie. Z tej strony Chris Górski. A z tej Grzesiek Stasiuk. Zapraszamy Was do naszego świata nagrań, produkcji i aranżacji. No i dobrej zabawy, Chris. A to wszystko na setkę cyklicznie co tydzień, w każdą środę o 20. Będziemy rozmawiać o wszystkim, co dotyczy zagadnień związanych z tak mało znanym zajęciem, jakim jest produkowanie muzyki. A ponieważ zamierzamy prowadzić nasze spotkania na setkę, spodziewajcie się niespodziewanych sytuacji. Nawet my jeszcze nie wiemy, jak to się potoczy. Wiemy natomiast jedno, to nasza pasja i powołanie. I chcemy się tym z Wami podzielić. I nie zabraknie też gości. To prawda, Grzesiu? Co tydzień na setkę wymęczymy jednego delikwenta. Zadamy mu proste pytania i zmusimy do trudnych odpowiedzi. Będziemy gościć muzyków nie tylko sesyjnych. Trenerów niekoniecznie personalnych. Realizatorów nie tylko dźwiękowych. Coachów nie zawsze wokalnych. Artystów. Kompozytorów. Autorów. Producentów. Wokalistów. Muzyków. Muzyków już było, Grzesiu. A, no tak. I wielu innych. Pokażemy Wam świat produkcji z zupełnie innej strony. Pokażemy Wam nasz świat na setkę. Bądźcie z nami już w najbliższą środę. Startujemy o 20. Na odcinek zapraszają mecenasi. Hum Audio, producent najwyższej klasy urządzeń i mikrofonów studyjnych oraz PSP Audioware, polska firma tworząca wirtualne efekty i procesory dźwiękowe dla realizatorów i producentów. Patronat medialny nad programem na setkę sprawuje uptone.pl. Zaczynamy! Dobry wieczór, moi drodzy. Pewnie dziwicie się, że jestem tylko sam, ale to wynika z specyficznej konfiguracji dzisiejszego odcinka. Zaraz się dowiecie o wszystkim. Przypominam oczywiście, że jest to kolejny, trzeci już odcinek nowego sezonu. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że odpaliliśmy tą serię ponownie. Sami fantastyczni goście, a dzisiejszy jest już w ogóle kumulacją moich marzeń. Przypomnę oczywiście, że oglądacie nas na YouTubie. Mamy oczywiście całą stronę na Facebooku oraz grupy dyskusyjne, do których Was serdecznie zapraszamy. Mamy naszą własną stronę na setkę.pl, na której jest już od niedawna nowa zakładka Akademia, gdzie między innymi możecie zobaczyć fantastyczny masterclass z Marcinem Gajko, którego zresztą mentorem był dzisiejszy gość. Ale żeby nie przedłużać tego wszystkiego, mam nadzieję, że Grzesiu mi wybaczy, że pewnie wszystkiego nie powiedziałem, pozwolę sobie przedstawić naszego gościa. Legendarny realizator dźwięku i producent muzyczny, związany z Polskim Radiem od 1987 roku do chwili obecnej. Zrealizował kilkaset płyt i piosenek z czołówką wykonawców muzyki rozrywkowej. Pracował m.in. z takimi artystami jak Hej, Kasia Nosowska, Grzegorz Turnał, Edyta Bartosiewicz, Justyna Steczkowska, Aga Zarian, Daria Zawiałow oraz wielu, wielu innych. 14-krotnie nominowany do Nagrody Fryderyków, otrzymał ich 8, jest również laureatem Nagrody Złote Ucho. Był i jest mentorem wielu pokoleń uznanych realizatorów i producentów w Polsce. Nie lubi kopiować refrenów, woli nagrać prawdziwy wzmacniacz, a jego ulubionym odsłuchem jest Studio 4. Jest prawdziwym mistrzem Jedi swojego fachu. Proszę Państwa, zapraszam bardzo serdecznie, Leszek Kamiński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Taką mamy dzisiaj sytuację, że tego legendarnego realizatora mam koło siebie i jestem z tego powodu niesamowicie szczęśliwy. Cześć. Ja dla ciebie też. Dziękujemy, że zgodziłeś się znaleźć, że znalazłeś chwilę dla nas i jesteś dzisiaj z nami. Chris, wiem, że tupiesz nóżkami pod spodem, pod stołem. Widzę to nawet, jak ci się kamera trzęsie. Proszę, pierwsze pytanie należy do ciebie. Leszku, czy pamiętasz swoje pierwsze nagranie, takie w studiu nagrań? Oj, konkretnego nie, takie może serię pierwszych nagrań, bo wiecie, już nie uszereguję tego w jakiejś kolejności, bo ja miałem naprawdę olbrzymie szczęście, że jak zaczynałem pracować, byłem na trzecim roku studiów właśnie tej reżyserii dźwięku w Warszawie, to radio mi zaproponowało nagrywanie rozrywkowej muzyki, a wtedy, żeby zespół mógł być puszczony w radio, to musiał specjalnie dla radia nagrać piosenki
swoje utwory, bo nie mogło być, nie było jakichś praw, że wziąć na przykład płytę z polskich nagrań i puścić jeden kawałek. Nie, to radio puszczało swoje... Czyli nagrywali płytę, a potem musieli nagrać to samo według radia. Albo odwrotnie, że nieraz powstawały płyty z takich kilku serii radiowych. To było po kilka numerów, kilka piosenek, trwało mniej więcej tydzień takie jedno nagranie. Ja tak 3 lata strasznie przeczesałem. Kilka tysięcy chyba piosenek. Nie chcę tam, wiecie, konfabulować. No, jakby to przemnożyć, ale bardzo dużo tych piosenek nagrałem. Z różnymi, różna poezja śpiewana, szanty, rock, jazz. Ale to słuchajcie, to była wielka szkoła, wielka szkoła. Nie myślcie, że tak było łatwo. Na początku to wstyd było, że jak usłyszałem w radiu. Ale no wiecie, trening czyni mistrza, nie w sensie, że to taka szkoła była, że musiałem się nauczyć. No już z powodu czasu poświęconego i rodzaju muzyki. I gdybyśmy zrobili klamrę czasową teraz, początek i obecna chwila i technologia, która otacza, procesy nagraniowe, produkcyjne, czy miałbyś jakiś sposób na ujęcie tego, jakby tej ewolucji przez te wszystkie lata? No, ja bym zaryzykował twierdzenie, że jakby ta ewolucja u mnie gdzieś tam z boczku sobie tam... Czyli nie ewoluujesz po prostu. Ja generalnie podejście mam cały czas takie samo. Zaraz powiem, jakby jakie moje takie podstawowe jest założenie, a tam wokół mnie ten świat się cały czas zmienia. I te szoki takie, które oczywiście na przykład mówię, że komputery, no ja przeżyłem szok, że mogłem przesunąć coś, podstroić, czy coś tam, takie rzeczy, które ja uzyskiwałem, z kimś na przykład nagrywaliśmy wokal, że przez wielokrotne powtarzanie. Tak. A tutaj mogłem zrobić aż to. Aż się nie nauczy. Tak, że aż trafi, bo nie mógł ktoś tam, artysta nie mógł jakiejś nuty jednej trudnej zaśpiewać. I ja to uzyskiwałem wielokrotnie powtarzając, 20, 30, a tutaj jednym ruchem to robię. I taka rzecz mi się podoba, ale z drugiej strony szok, jaki ja przeżyłem, negatywny. Pierwszy miks mój, gdzie ślady szły z Pro Toolsa, i pamiętam, jak dziś, moje ulubione urządzenia, lampowe kompresory, jak się zachowywały, używałem ich do tej pory 15 lat i zapięty na przykład kompresor, na przykładzie kompresora na wokalu, ja nawet zawsze obserwowałem też mierniki, słuchałem tego, jak ładnie, płynnie, jak fale na morzu pracuje, a tu raptem z Pro Toolsa on głupiał. Po prostu analog, taśma ścinała transjenty, piki. Tak. Dlatego bardzo długo ludzie nagrywali w taśmę, bębny. Tak. Jeszcze wyszła technika cyfrowa, po kokardę, przesterowane, bo taśma to jest kompresja. Tak. Tym urządzeniem było łatwiej. A tu raptem dostajesz taki nagi cyfrowy dźwięk, który lampowy kompresor głupieje, po prostu nie daje sobie rady, pracuje jak szalony. Więc jakby to są te takie ewolucje, których musiałem się w ogóle nauczyć, zmierzyć, no bo technika cyfrowa jest genialna, naprawdę genialna, ale obie technologie, analogowa i cyfrowa, mają swoje plusy i minusy. I ja akurat w studiu, gdzie pracuję w S4, w Polskim Radiu, mam połączone te technologie i to jest najlepsze. No dobrze, a gdybyś, no bo zaczynałeś od taśmy tak naprawdę, jak większość, jakbyś miał powiedzieć, co się zmieniło w twoim workflow na przestrzeni tego czasu, od wtedy momentu, kiedy zaczynałeś do teraz? Nadal jest taśma? Nadal jest analog? Taśma rzadko, bo są tacy wariaci, że przychodzą i wbijamy na taśmę. Na taśmę.
A nawet zdarza mi się, słuchajcie, że na tyle, że robimy to w formie jakby nagranie w formie koncertu, że idzie od razu. Okay. Ale na wąską, od razu. Że oni grają, a ja miksuję na żywce. Tańsza wersja płyty i słuchajcie, w dwa dni masz płytę. No tak. Z miksem. Z miksem, tak. No tak to się odbywa. Ale to bardziej teraz chodzi, ale wiecie, to jest fajne, no to jest taki... Czy wydaje ci się, znaczy takie pytanie, które w sumie nieraz sobie zadajemy w ogóle, że cyfra nas zleniwiła? Rozleniwiła, że oczekujemy, że nie będziemy musieli po prostu dotknąć tej nuty tak jak trzeba, zagrać tej partii jak trzeba, no bo po prostu technologia to poprawi? Przepraszam, mów o sobie. Jak cię zleniwiła, to tak, a mnie nie. Nie, ja mam cały czas takie, ja mam podejście takie do muzyki. Dla mnie mówi, trzeci refren to jest co innego niż pierwszy. Mhm. U mnie musi napięcie się budować. To dla mnie to jest jedna z najcenniejszych rzeczy w muzyce rozrywkowej, że to jak się buduje, że już mało jest takich utworów, wiecie, że zaczyna się, skrada tego, potem na końcu jest trzęsienie ziemi i takie opadnięcie. Generalnie utwór zaczyna się w jakimś tam określonym bicie głośności i tak dalej i kończy się. No dobrze, ale czy to nie jest wymóg dzisiejszych mediów, radia, pod tytułem, że masz 5 sekund na to, żeby cię zainteresował kawałek i bo potem jest następny? To słuchajcie, jest o tym, nie? To niech myślą firmy, artyści, niech o tym myślą, co ich interesuje. Ja podejścia nie zmieniłem, ja mam cały czas takie same. W ogóle moja filozofia w ogóle jest taka, że słuchajcie, ja naprawdę nie za bardzo się tam interesuję tymi sprzętami. Znaczy tyle, ile muszę, no wiadomo. No, ale dla mnie najważniejsze, jestem wtedy szczęśliwy, jak odkryję intencje tego, kto to stworzył. Że on usłyszy to tak, jak sobie to wyobrażał, a może parę razy mi się zdarzyło, że nawet lepiej. I to jest to, co on chciał zawrzeć. A czy to jest ciemniej, jaśniej, płycej, głębiej, więcej pogłosu, to dla mnie jest drugorzędna rzecz. Czyli nadal ważna jest muzyka. Ja jestem muzykiem. Dla mnie, ja jestem fanem muzyki. Realizacji tyle, że mój zawód wymaga tego, że ja muszę się trochę tym interesować. Żeby się to wkleiło. Ale naprawdę, ja jestem naprawdę wielkim fanem muzyki. Czuję się muzykiem, naprawdę. Ja tam na tych kosinusach fi to się tam za bardzo nie znam. No to tak, to ja też tak mam. Słuchajcie, przypominamy tylko, że w drugiej części pytania możecie zadawać, wy w zasadzie już możecie je zadawać, tak. A potem będziemy męczyć Leszka pytaniami waszymi. Więc to jest ten moment, że już możecie zacząć wrzucać. Święty Piotr na pewno tam pilnuje i wyławia co ciekawsze kawałki. A ja cię chciałem zapytać o, bo rozmawialiśmy chwilę na offie, opowiadałeś, że masz sesję, miałeś po 700 śladów. Nie. Jedna mi się taka zdarzyła. Z Adamem Sztabą to utwór Bajmu, co mi panie dasz w pandemii. 735. W ogóle. Matko święta, jak do filmu. To jest grubo. Natomiast chciałem cię zapytać o taką najtrudniejszą twoją sesję, która ci w ogóle zapadła w pamięć. Masz coś takiego? Dużo. Właśnie z tych ostatnich, no to właśnie Natalii Kukulskiej. Chopiny, gdzie byli, to wiecie, to było czterech naszych takich super aranżerów. Po dwa utwory zrobiło, pięciu, przepraszam, że o jest. I to był zespół normalnie rozrywkowy, wiecie, i ten, i plus olbrzymia orkiestra, zresztą Symfonia w Warszawie. I to było wyzwanie, no, żeby to wszystko ten. I takie właśnie. Ale wyzwanie pod względem ilości ludzi, ilości wlotów tak, do spięcia. Sprzęty teraz sobie z tym wszystkim radzą, tylko w ogóle pojawiły się dyski SSD, to w ogóle nie ma problemu z ilością ten w radiu śladów. W radiu jest tyle sprzętu, w sensie mikrofonu, wiecie, przejść tego, że to nie ma problemu. Tylko wiecie, w takiej masie, no niestety trzeba się pogodzić z tym, że jakieś błędy przejdą. Nie zauważysz czegoś, nie usłyszysz. Więc to jest to, że to jest to trudne, co ja spokojnie potem będę słuchał, co ja odkryję, bo każde nagranie ma swoje tajemnice. Wiecie. Oczywiście, że tak.
Pewnie nie powiesz jakie. No, nie, no ale za to no. Tu tam troszkę brudno, tu zabzyczy, coś tu zabrumi i nie zauważy się tego. Mamy już pytania, ale to za moment, Piotrek, za moment. Niech to zbieraj. Za pół godziny, o pół godziny. Zbieraj. O ulubiony equalizer zapytamy. Chris, masz coś? To dawaj. Tak, Leszku. No nie, wspominałeś... nie będzie takich pytań, no błagam. O equalizery? No, ulubione. A masz ulubiony oprócz Pulteka? Słuchajcie, to nie jest wszystko jedno. Byle jakiejś dobrej firmy, bo zauważcie jedną rzecz. To wszystko ważne jest, czym rozjaśniacie, jak, czy wycinacie jakąś częstotliwość, czy coś tam kombinujecie, jak macie na przykład trio. Jest tego, a jak masz od sztaby 200 śladów, to jest ważne, czy wiecie, w którym instrumencie co dodać, a co wyciąć, a nie jakim, bo ta jakość zsumowana z 200 śladów, ta precyzja jakiegoś urządzenia nie jest tak ważna. Ważne jest, jak jest bardzo rzadkie, bardzo skromne nagranie, gdzie wszystko słychać. I wtedy ważne, czy Sony Oxford wybierzesz, Pulteka, czy analogowy, czy chirurgiczny. Tak, czy na konsumpcję. Więc wiecie, to trzeba to wyważyć. Moje ulubione pytanie jest takie, czy działasz equalizerem w dół, czy w górę raczej? Ale to powiem. Ale to jest tak, ja ty wycinasz, czy podbijasz? Tak się złożyło, że teraz sam uczę na tym wydziale reżyserii dźwięku wieczorami i właśnie mówię do studentów, pamiętajcie, możecie dodać, rozjaśnić, ale możecie teraz też ściemnić. Jak Hebel, pamiętajcie, ma dwa kierunki, można dodać, ale można też odjąć. To jest prawdziwy wybór, żebyście nie skończyli z miernikami w ogóle, które leżą. Po prawej stronie, no tak. No tak. Jakby ja kojarzę ciebie i opinię o tobie też między innymi z niesamowitego brzmienia bębnów, które nagrywasz. Czy jest jakiś patent, który masz, czy taka no, ogólna filozofia przy nagrywaniu? Oczywiście mam. No, mam, nowe, ale nie powiem. Nowe naciągi, ja stroję bębny. Sam. Ty strojesz. Tak, stroję bębny. Tu nie chodzi o to, że jak jest przejście na tonach, że ma być w akordzie B-dur, bo utwór jest w B-durze. Tak, tak. Jak się dobrze nastroi bębny, to potem wystarczą tylko ruchy malutkie. Podnieść, jak się zmieniamy piosenkę, to podnieść pół tonu do góry te tony lub pół tonu opuścić. Tylko tyle, żeby uniknąć po czarnych czy po białych, tak jakby myśląc fortepianem. Wiecie, żeby nie było pół tonów, no bo zobaczcie, że jak jest przejście jakieś i wchodzi refren, to ostatnim przeważnie jest studnia, nie? Największy kocioł i on jest najdłuższy. I wyraźnie dźwięk słychać. Wyraźnie dźwięki. Bardzo często jest nie stroi z basem, bo jest pół tonu różnicy. Pół tony. A nie chodzi właśnie, ale przydługi wstęp do tego, co chcę powiedzieć. Strojenie bębnów polega na tym, znaczy co nam daje? Jednorodność brzmienia tonów, że to jest z tej samej klasy. Że to jest ta sama jakość, tylko się obniżają. To, że jak nastroimy, że werbel pomiędzy jest na przykład ósemką tonem, czy dziesiątką bardziej, a dwunastką, żeby go wpasować w środek, żeby nie pobudzał ton spręży. Jak są na prawidłowe dźwięki, to te bębny się zachowują cicho, nie huczą. To jest strój. Dobór blach. Tak. Jeszcze cały czas to kuleje u nas. Ja muszę mieć cicho na, proporcje. Głośno na bębnach, cicho na blachach. Proporcje nie. Ja nigdy tak nie powiem perkusiści. Gra jak chce. Tylko nie mieszać formuł. Do studia są raczej cieńsze blachy, delikatniejsze, a na koncerty są grube.
ze względu na, wiecie, na pobudzenia. Jak się pomiesza te formuły, to nieraz jest często tak, że nie wiem, co byście zrobili, to pewnej blachy nie wyciągniecie. Nawet jak ma wspórkę. Więc jakby tu to jest ciekawe. Pamiętajcie, że w rozrywce się produkuje bębny. Moją zasadą świętą jest taka, żeby jak mam wszystkie już mikrofony otwarte, ustawione i w proporcjach. I proszę o jakiś główny groove perkusistę, zamykam mikrofon od hi-hatu i wtedy go brakuje. I to są dobrze ustawione bębny, bo jeżeli już macie dobrą ilość hi-hatu, to znaczy jesteście w czarnej dziurze, bo przy produkcji hi-hatu przybędzie. Nie znam takiego kolesia, który nie dołoży trochę góry do werbu. A tu do Toma, a tu do tego, a tu do tego. I coraz więcej hi-hat i są takie nagrania i na westowych też. Nie wszyscy sobie z tym radzą. Po prostu i hi-hat zabija. Nie mówię o kompresji, tak jak Jack White robi tam Dead Weather czy coś. Super, to mi to nie przeszkadza, się przyzwyczaiłem, że jest taka kompresja na bębnach, że wysysa ten hi-hat z całych bębnów i z tym się nic nie poradzi. Bo tak niestety na kompresji potężnej jest. No. Mogę jeszcze ja? No proszę, ja mam całą listę, ale tak nie wiem, że... Jeszcze tylko bębny. Jaka jest najmniejsza ilość mikrofonów, na które nagrałeś bębny? A całkiem niedawno, tak cepelinowsko, nie? Trzy. Jeden nad werbel, hi-hat, crash i tom wysoki, stopa i nad studnią z rajdem. Okej. Okay. Są jakieś style muzyczne, których byś się nie podjął zrealizować? Nie, no oczywiście je nawet... A nie, aż pojechałbym. dawaj. Nie. To nasz program. Bo nie tylko... Możesz przeklinać. Nie tylko style, bo to nawet niektórzy, po prostu niektórzy wykonawcy mi jakoś tak nie odpowiadają. Ale generalnie, no ale jakaś taka, pytam o stylistykę, w której na przykład uważasz, że się... Czy zrobisz metal na przykład? Nie, słuchajcie... Heavy metalową płytę, czy thrash metalową nie, na przykład? Nie, uwielbiam. Tak żałuję, słuchajcie, tak poznikało mi to, ja bym tak... Te gitarowe muzyki, bo jest cały czas gitara, ale ona jest już elementem, a kiedy w 90-tych latach to każdy zespół to był gitarowy, no gitara to był Pan Bóg. Gitarzysta, a wokal po co? Kurde, no musi być. No wytwórnia kazała, że ma być piosenka. Ale generalnie dwa dni się, pamiętam Zero, to szukaliśmy dwa dni soundu. Naprawdę, nie, dźwięku nie nagraliśmy. Piece tu, piece tam, łączone, same, w tym pomieszczeniu, w tamtym, takie mikrofon. Boże, a teraz to... Teraz wszyscy chcą po godzinie ruszyć już z nagrania. No dobra, ale ty myślisz, że to jest kwestia, nie wiem, braku tej takiej żyłki do szukania czegoś nowego, czy braku czasu? Czasu, tak, wszyscy, ale nawet nie chodzi o... Znaczy finanse pewnie tak, bo mnie też jest tego... inne tempo życia. Słuchajcie... Znaczy mnie też tego brakuje, że takiej przestrzeni, że sobie usiąść w studiu i poszukać brzmienia. Tak, bo studio od tego jest, żeby szukać brzmień. Żeby znaleźć coś a nowego. A teraz to nie, ja muszę w większości wypadków lecieć doświadczeniem po prostu, bo trzeba jak najszybciej ruszyć, no bo te nagranie ma jakiś cel. Teraz nagranie płyty to trwa parę dni. I się tego nawet wersje, że potem, a potem zaczyna się na komputerze. To tak, bo już studio zwolnione, poprawić że można wybierać, kleić, to trwa tyle, potem miks, wiecie. No dobrze, ale relatywnie co trwa dłużej? Dłużej trwa potem jakby kręcenie tego, czy dłużej trwa szukanie i nagranie na gotowo? Ja miałem taką zasadę teraz, znaczy dalej mam tą zasadę, ale widzę, że nieraz odpuszczam. Nigdy nie ruszyłem z nagraniem, jak byłem z jakiegoś brzmienia niezadowolony. Trudno, muzycy się denerwowali, ale nie, mówię, bo ja nie ukręcę sobie pętli na szyję, bo potem ja to będę miksował. No tak, bo potem ty będziesz wisiał, tak. No, więc, ale poza tym, słuchajcie, to jest to piękno z pracy w studiu. Ja pamiętam, jak kiedyś w którejś płyty Tilawu, bo też ich sporo nagrałem, nie pamiętam, było tak, że myśmy
do każdego utworu osobne soundy przygotowywaliśmy, szczególnie bębnów, a bębny były jedne. Teraz to ja wyciągam inny werbel, inne mam tych werbli sporo, bębny i tak dalej, naciągi się zmieniają, a wtedy były jedne, udało się kupić, były jedne bębny, ale ujęcia robiliśmy takie. Zdarzało mi się, że na przykład, wiecie, kreatywność, firankę, całą firanką zasłoniłem bębny, łącznie z blachami. Mhm. I takie podwodne, wiecie, trochę krótsze. No, szukało się. Gitarę nagrałem. To jest fajny proces. No. Gitarę nagrałem, pudełko po taśmach. No nieważne, po taśmach akurat. Karton. Mhm. I był taki mały treningowy Marshall, że się do paska tak, przy było tego tak przypinało. I tego. I mówię, no przecież to jest wszystko akustyka, nie? No tak, a nagrajmy z tego tą gitarkę. Wstawiliśmy go do kartonu, żeby taki pokoik mógł zrobić, bo ten wzmacniacz, taka kopia Marshalla, staka tej wielkości. Wziąłem nożykiem, wyciąłem otwór i wsadziłem mikrofon Shura tak na krawędź tego kartonu, czyli on na drugim końcu kartonu ten. Czyli zrobiłeś mały rumik. Taki malutki rumik. Rumik dla tego. Słuchajcie, naprawdę fajnie to brzmiało. No. I byliśmy zaskoczeni, że wcale to nie było tak, że to było małe. Proporcje akustyki pudełka do tego małego marszałka były jakieś dobre, że to brzmiało naprawdę jak całkiem normalna gitara. Jak po emisji pokażę ci, mam taki piękny korytarz tam i czekam, aż ktoś przyjdzie z takim instrumentem, który ja tam będę mógł zarejestrować. Po prostu taki piękny pogłos. Mówię, o, tam. No ja to tak stosuję, jak studio nie ma ambiensu, bo jest małe jakieś. No to się otwiera na drzwi na korytarz i stawia mikrofony na korytarze. I nagrałem kiedyś bardzo parę razy fajne ambiensy, naprawdę. Z tak. korytarza. Ty też chyba tak robiłeś, Chris, nie? U siebie? Tak, no teraz mam studio w piwnicy, to już nie mogę, ale tak, jak w salonie nagrywałem, to otwierałem na hol. I wtedy miałem długi pogłos. No, także eksperymentujcie z tak, ustawieniami. Tak, więc właśnie i tego szukajcie. Mi brakuje, że teraz to, no niestety, no nie ma, tylko... No ale wtedy z też było inaczej, bo miałeś pół roku na nagranie tak. płyty i mogłeś sobie siedzieć. Znaczy nie, tempo było mniej więcej miesiąc studia, siedzenia w studiu, nagrywania i dwa tygodnie miksu, bo jedną piosenkę dziennie. Słuchajcie, moje 90 moich płyt, a w zasadzie 100% w 90-tych latach, to są wszystko pierwsze miksy. Nigdy nie było poprawki. Teraz to, pamiętam, rekord 17 poprawka do miksu. A to podciągnie, a to. Wiecie, tu mniej... cały czas, bo ludzie zdalnie siedzą w domu, piją winko i... batem. A co? Jak ty w domu siedzisz tam, to rób. A wtedy to pierwsza wersja i koniec. I to są, nieraz się wstydzę, nie parę błędów tam popełnionych jest. Ale mówię o tym eksperymentach, że teraz ludzie eksperymentują pluginami. A myśmy nie mieli pluginów. My te patenty, ktoś coś usłyszał tego, ale głównie wymyślaliśmy. Ktoś gdzieś coś powiedział, tego nie było internetu, wiecie. I to strasznie jakby rozwijało tą kreatywność. No, ale to trochę wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy na początku, że jednak ta cyfra rozleniwia. Mówię, mnie nie. No, ja mówiłem tak generalnie. Ale masz warunki, no. Znaczy ja się, trochę muszę się poddać. No słuchajcie, wiecie, jeżeli ktoś nagrywa olbrzymie nagranie, mówię, używając zespołu, orkiestry i tak dalej, wiecie, i te przysłowiowe 200 śladów, to jest jakiś cel temu. To mnóstwo kosztuje, wiecie, i tam... Poza tym, wiecie, tutaj się prochu nie wymyśli. No nie postawisz... dęciaków, trąbki, puzony, waltornie przed smyczkami. Tylko one muszą być za, bo tak jest historycznie sound zakodowany orkiestry. A w rozrywce, słuchajcie, można wszystko. W takiej, bo ja już mówię tutaj o sztabie na przykład tego, że to jest rozrywka oczywiście, ale to jest taka w ujęciu klasycznym. Mhm. A w takiej typowej rozrywce można wszystko. Naprawdę.
Czy w ogóle można wszystko tak naprawdę? Nie mówię, może nagranie nie być, nie mieć góry w ogóle, bo tak sobie wymyśliłeś. Może nie mieć dołu, bo tak sobie wymyśliłeś. Ale wszystkie, tak jak słucham tych różnych nagrań, w ogóle i w tamtych czasach te eksperymentalne, takie odważne, miały jedną wspólną rzecz, wspaniały środek. Ale pasmami się różniły, bardzo. Generalnymi. No więc i to jest, ja pamiętam kiedyś w jakimś utworze i wszystko, zamieniłem bridge, stwierdziłem, że jest fajniejszy i on będzie refrenem, a refren został bridge'em. I przed tego, i to znaczy to już były czasy oczywiście komputerów i taką niespodziankę przesłałem zespołowi taką i zbaranieli, bo zaakceptowali oczywiście. Więc wiecie, to jest, dlatego kocham rozrywkę. No bo co ja nagrywając Dworzaka, no co ja tam, oczywiście z wielkim szacunkiem. Nie, ale chodzi o jakość i tak dalej, to też nie jest łatwe taką dużą orkiestrę nagrać. Ale to nie jest ta satysfakcja. Nie to frajda, nie? Coś, nie to frajda. Że czujesz się prawie twórcą, a ja tam nie zostanę Dworzakiem, nie? No. Że troszkę inaczej zrobię nagranie. Ale trzeba aspirować. No tak. Trzeba. Dobrze, mamy, widzę, wysyp pytań już, strasznie fajnie. Chris, chcesz jeszcze sobie zadać jakieś pytanko? Wiesz co, jeżeli jest tak dużo, to nie chciałbym ludzi okrajać czasu. Okrajaj. Tak? No dobra. Czy masz jakiekolwiek, bo mówiłeś, że na przykład bardzo właśnie lubisz te odsłuchy w S4, a czy masz w ogóle jakieś inne ulubione sprzęty? Po prostu takie typu, że jakbyś pojechał na bezludną wyspę, to byś to zabrał. O Jezu, słuchajcie, tak. To które? Na przykład... Trzy. Masz małą walizkę. Jestem uzależniony od mikrofonu U87 Neumanna. Dla mnie to jest najlepszy mikrofon świata. Ja mam słyszenie, tak jak odsłuchy wszędzie lubię, gdzie są w studiach ATC, bo mam słyszenie tej estetyki i wszędzie to akceptuję. Znaczy te dwusetki, przepraszam z całym szacunkiem, że te największe i oczywiście po adaptacji akustycznej przez dobrą firmę. Druga rzecz, ja mam słyszenie instrumentu przez U87 i Shure SM57, to jest też genialny mikrofon do wielu tego. Za pomocą tych dwóch, tylko dużej ilości, zrobię każde nagranie. I kompresor lampowy Draumer 1960. Po prostu uwielbiam. Po prostu... On tak działa, jak sobie wyobrażam, że kompresor powinien działać. Chociaż mam pełno, mam i Ureje i też wszystkie super, tylko mówię, jakbym musiał się pod pistoletem zdecydować na coś. To się w małą walizkę... 1960, mam własne też takie. W małą walizkę się zapakujesz. No, takie było pytanie. No. Nie, dobrze. No, niektórzy zabraliby Studera na przykład ze sobą, nie? No to moi drodzy, bardzo dziękuję. Teraz przystępujemy w takim razie do części drugiej. Gdzie? A może przypomnijmy jeszcze mecenasów naszych? Tak, oczywiście, właśnie miałem o to poprosić Piotra. Piotrze, przypomnij naszych mecenasów. Na odcinek zapraszają mecenasi. Hum Audio, producent najwyższej klasy urządzeń i mikrofonów studyjnych oraz PSP Audioware, polska firma tworząca wirtualne efekty i procesory dźwiękowe dla realizatorów i producentów. Patronat medialny nad programem Na Setkę sprawuje uptone.pl. Zaczynamy. Teraz możesz już oficjalnie powiedzieć. Możesz. Nie. Możesz, to są nasi mecenasi. Mów. No, że pracuję na właśnie na tych, co tutaj... Na PSP. PSP, pluginach, uwielbiam EasyVerba. No już nie mówię co o Vintage Warmer, ale nie chcę, żeby tak reklama zabrzmiało. No. Ale to nie, też ich opinia. No tak, mamy. Właśnie to, no chcę, żeby... A wiarygodnie zabrzmiałeś? Wiarygodnie zabrzmiałeś, tak. I też mam Huma. No ja u Krista uwielbiam na Huma nagrywać. Ja Huma na wszystkie moje fortepiany, pianina na pewno. Ja na dęcy, na fortepian, też. No wiecie. No, więc...
Ale to mówię, to jest przypadek, że ale to są reklamy, świetne rzeczy, więc w ogóle nie ma. Ale bardzo fajnie, ja jestem dumny, że my też mamy coś takiego, bo kiedyś myśmy nic nie mieli. Nic nie mieli, żebyśmy mogli światu zaimponować. A Unitra? Nic. Słuchajcie, mamy akurat tutaj kilku naszych gości, którzy też są wśród widzów, więc jeżeli pozwolicie, pozwolę sobie zadać pytanie od Piotra Mikołajczaka. Którą płytę, Leszku, miksowałeś najdłużej? No kurczę, nie mierzyłem tego tak. Ale te któreś takie, wiecie, te takie no duże. Ja nie wiem, czy tu w czołówce nie jest Natalii ta Chopinowska. Czułe struny. No bo to... A co to znaczy najdłużej, to znaczy się ile? Mniej więcej. No ale wiecie, to nie jest tak, że codziennie, bo jest no nie, życie, nie. Tu uczę w szkole, nieraz trzeba coś szybko zrobić, tu koncert w radiu jakiś tam trzeba zrobić czy coś, ślady nagrać do następnej płyty, wiecie, czy coś, no ale to no słuchajcie, nie pamiętam, no parę miesięcy potem Natalia robiła angielską wersję, duety, to jeszcze znowu to otwieraliśmy, że to nie, no, mogło trwać i wszystko i z pół roku, no. Ale no mówię, z przerwami, ale takiego czystego, mniej więcej naprawdę, ja nie mam jakiegoś szalonego tempa, ja muszę też się skupić. Nieraz mówię, słyszę, jestem wgryziony, nieraz nie słyszę i wtedy komputer fajnie zamykam i no nie będę walczył. Albo zmieniam płytę. Albo tak. Na inną rodzaj muzyki, bo tam mi nie idzie. No, ale tak mniej więcej trzeba liczyć, że miesiąc takiego uczciwego czasu poświęconego na miksowanie w sumie się zbierze. Okay. Ja nie jestem szybki. No to tak, jak ktoś chce szybko, to nie jest rzetelnie. Miesiąc to szybko. Ale w sumie, bo no ten miesiąc może być rozłożony na 2-3 miesiące. Okej. Okay. Ze względu na, mówię, na różne okoliczności, że a to muzyków nie ma, są na koncertach, teraz jak się miksuje na komputerze, no to wiecie, te przerwy różne, to są bardzo duże. Super. Next. Co mamy? Kto proszę? Tam wybiera? Piotruś, następne. Next, prosimy. To Mili. Czy współczesne emulacje taśmy VST mają szansę zastąpić klasyczne taśmy? Słuchajcie, ja nagrywam głównie w analogowym studiu, mam prawdziwą taśmę, ja nigdy nie używałem, nie umiem. Ale wiesz, co to jest? Tak, tak, no to ja się bawiłem się tam tymi pluginami, no wiadomo, no. Niektóre to mnie zadziwiają, naprawdę, jak są. Bo działają inaczej niż powinny. Tak, tak, ale to myślę, że w ogóle najmniejszy problem. To są jakby pluginy, które nie są takie wymagające jakiegoś strasznego wsłuchiwania się i poświęcenia, tylko wystarczy parę presetów przelecieć i on tam wiadomo. No wiecie, no co? Taśma to jest niedoskonałość. Tak samo jak winyl. Ja robię mastery na winyle też. Przecież wszystkie płyty się ukazują teraz na winylu. Ileś punktów strojenia ma taśma, to jest niedoskonałość w taśmie, że troszkę nam tą górę w zależności jak jest podetnie, a podbije niższy środek typu 200-300 Hz, bo takie są punkty strojenia. To jest tak samo, przepraszam, że powiem tu może jakąś taką rzecz. To zależy też od sprzętu, jeżeli chodzi o winę. Przecież ja robię te mastery, wiecie, jakie są wytyczne do tłoczni wszystkich w całej Europie, bo robiłem po całej Europie ten. Musisz trochę popsuć to nagranie. Tylko jak ktoś ma dobry sprzęt, dobry gramofon, dobry wzmacniacz, to naprawdę ja wymiękam, jak to brzmi. W sensie, ale ja muszę popsuć. Wiecie, że jest podstawowe wymaganie, żeby poniżej 300 Hz było mono? Tak, mono. No, ja oszukuję oczywiście, no bo 200? Pamiętam... 200? Nie, troszeczkę zawężam tam. Jak można, jak my się nawalczyliśmy to z Meą Kotelu, tą płytę jej tam przedostatnią, czy już nie pamiętam, parę lat temu, migawkę.
robiliśmy i mam zrobić winyl, gdzie w utworze są dwie basówki zagrane po skrajach i w miksie umieszczone. No i jak? Zetniesz dół, no jak to brzmi? Zostało, jak ja zrobiłem zgodnie z zasadami, to zostało pinganie po kanałach i trochę mruczenia w środku. No ludzie, tego się nie dało słuchać. No. I znaleźliśmy firmę, nie będę reklamował, gdzie która poradziła sobie z tym. Ale nie musiałem monofonizować. Ale nie było to w Polsce. Tak z ciekawości, ale ten wybuch związany jest z czym? Czemu akurat? No słuchajcie, to jest mechaniczny zapis, no jest serowki. Na przykład no dobrze, nie wolno poszerzaczy żadnych używać w trzeciej fazie. Ludzie uwielbiają, żeby poszerzyć tego. Jak winy wyczuje trochę przeciwfazy, to rowki spotykają się i wyskakuje igła. Znaczy w skrajnych przypadkach. No to jak oszukałeś ten bas, że to gra na płycie? Tajemnica. Okay. Nie, żartuję. Nie, no troszeczkę coś tam ściemniłem, ale nie, na pewno nie zawężałem, bo to nie miałoby sensu. Słuchajcie, też można poradzić sobie ściszając poziom. Bo im głośniej, tym rowek tak jest gorzej. Szerszy. No. Znaczy głębszy. No, no więc jest tych ten... Wiecie, no ja to mam ambiwalentny stosunek do winyli ze względu na to, że jak teraz płyta klasyczna, która mniej więcej 50 minut trwa, to nie mieści się na ten... Tak. Znaczy... Mieści się, w dobrych tłoczniach się zmieści, ale ludzie robią na dwupłytowe albumy, no to ja zanim podejdę do kanapy, to już muszę wracać i znowu i zmieniać stronę, no bo są trzy numery no, na jednej stronie, bo wiecie, 18, taka na zasada jest 18-22. 20 minut. 22 nawet minuty, ale wierzcie mi, nie będę reklamował, niektóre firmy w Europie mieszczą mi prawie godzinę. Na jednej stronie? Nie, cała płyta może. 30 Wiesz. Minut, no. No, ale co było notoryczne? Pamiętam, jak dziś miałem 30 minut na jednej stronie, byłem w liceum i siostra mi przywiozła z zagranicy Duke'a, Genesis zespołu. Drżący tego. I nie mogę uwierzyć. Na jedna strona ma prawie 30 minut. Mieszczą. Więc my tam czegoś nie wiemy chyba, wiecie? Okej. Okay. Jakie kolejne pytanie? Następne. Havek Studio Experimental. Na jakim instrumencie grasz, Leszku, najchętniej? Ja na jakim gram? Znaczy jak jestem z wykształcenia, wiecie, pianistą i organistą. Kończyłem średnią tego, bo jeszcze na studiach przez rok na reżysery mieliśmy, ale potem tak powoli to umierało. Przestałem ćwiczyć. A teraz czyli grasz na konsolecie. Grasz na konsolecie. Znaczy jestem generalnie, mówię, no, z wykształcenia pianistą, co się przydaje właśnie fajnie do harmonii, wiecie, i tak dalej. Pozdrowienie od Jawora widzę tutaj. O, to mój kumpel serdeczny. Twój też? Z Olsztyna. Nasz też. Rodzice mieli nad jeziorem obok siebie dom. Właśnie, słucham was z miłością, napisał. Krzysiu, pozdrawiam, jeżeli. Dobrze, next one. Jak uzyskać energię i magię w miksie? Proszę bardzo. To... Nie wiem. Następne. Nie, słuchajcie, ja naprawdę, ja jestem szczęśliwy jak... Słuchać muzyki. Nie. Ja 90% mojej energii ja poświęcam w zrozumienie intencji autora. Muzyka, wykonawcy, aranżera, kompozytora, wokalisty. To, co oni, bo każdy z nich robiąc to miał coś na mnie. I to jest, to brzmi, naprawdę. A czy to mówię, ma więcej góry, czy mniej, to nie jest takie znaczenie. Jak trafisz, bo to ci podpowiada, czy tu dać więcej pogłosu, czy mniej. Jak prawidłowo, to zrozumienie. Tak, że od razu jak wczuwasz się w tą muzykę, ją rozumiesz, wiesz, co robisz, a nie robisz stopę dla stopy. Tylko jak wszyscy tak robią. Nie wszystkie werble muszą napierdzielać.
bo jakaś teraz już trochę, wiecie, już hamujemy się, już widzę, że więcej tej estetyce jest poświęcone, ale były takie lata, że wszyscy to, czy była ballada, musiał werbel być wybuchem z chałubicy. No. A może ma być cicho i smyrać. I to jest wyczucie intencji. Ładne, ładne, ładne. Biorę, będę używał. Chałubicę zapamiętam. Chałubicę, tak. Następne. JR Music. Przykłady ulubionego brzmienia bębnów z płyt polskich i zagranicznych. Chyba własne. Słuchajcie, no nie, nie, własne. Nie, nie. Słuchajcie, naprawdę ja nie, no, mam taką zasadę, że w ogóle się nie wypowiadam na temat kolegów, wiecie. To mów o nieznajomych. I nie śledzę tego, jakby teraz mi powiedzieć, że nie umiem powiedzieć, okay, gdzie mnie powaliło, tak, no, z polskich. Ale z zachodnich mnóstwo. No, mam, no, ja uwielbiam to myślenie, w ogóle wszystko, ja uwielbiam zespół Radiohead. I po prostu jest tak jakby ten rodzaj muzyki i wrażliwości, gdzie ja tam u tego Yorka, to jakby że on się zaraz rozsypie psychicznie, on tak wrażliwie śpiewa. Czy nawet nasze klasyczne takie YouTube czy coś tego, że i wszędzie te bębny są jakby takie w tej estetyce, co chce Jack White, który eksperymentuje właśnie z bębnami, Krawic, który świetnie, tak naturalnie, bo odstawi mikrofon od stopy o 2 metry i tak dalej. Wiecie, takie prawdziwe, żywe garki. Ja to lubię, żeby słychać było granie, nierówności, trochę. Mówię, są dobre nierówności i złe. Dobre fausze i złe fausze. Nie, dobre nierówności są wtedy, kiedy wszyscy grają nierówno. Nie, bo to chodzi o to, żeby mieć świadomość tego, czy ten dźwięk trzeba ruszyć, czy nie. Tak. A nawet jak już decydujemy się ruszyć, czy na pewno w dobrą stronę go ruszamy. A to mówisz o świadomym ruchu. No, więc trzeba z tego grania zostawić jak najwięcej tego, co ludzie, bo ludzie przecież zagrali to w jakimś celu. Perkusista też muzykuje tak, że nie wiem, no posłuchajcie sobie starego zespołu. Perkusista też muzyk. Aerosmith, tam są niektóre kawałki, jakby to był jazz, w sensie feelingu, taki bębniarz feeling ma. Więc to nie znaczy, żeby do grida wyrównać te bębny. Więc wiecie, no to, ale to wymaga dobrego jakby zrozumienia tej muzyki, słyszenia jej, jakby umiłowania jej, no, że ty czujesz, ja przepraszam, że tak powiem, tak, ja czuję, że po tylu latach, tyle tych jest bębnów, tych basów, że ja wirtualnie to jestem znakomitym muzykiem, bębniarzem, basistą tego, bo ja ich tyle przeprowadziłem, tak wiecie, wzdłuż w tajmie, w tych 3,5 minutach, w tych utworach, tych bębnów, że naprawdę wiem, o co chodzi w graniu na bębnach. Chociaż nie umiem, wiecie, rozsynchronizować te ręce i nogi. Kurde, tam mnie to jest masakra. Super. Jak współpracuje się z Janem Borysiewiczem i Lili Punk? Jak pan wspomina tą współpracę? O, bardzo dobrze. To jest tak znakomity muzyk, taka swoboda wykonania. To jest... Jego sposób gry na gitarze, szczególnie granie solówek, to dlatego nie zawaham się, nie wstydzę się tego powiedzieć, że to jest tak jak skrzypce. Wiecie, jak ktoś tam pięknie perli, frazę ciągnie, solówkę. Dla mnie to się niczym nie różni. Jak wybitny skrzypek. To jest taki sam sposób pieszczenia tych strun, wibrata, wiecie. No. Więc wielki szacunek, wielki. No i plus genialny talent kompozytorski. Ja nie wiem, jak on to robi, że z kapelusza mu te wszystkie... Jan Borysiewicz ma dziś urodziny podobno. O, to pozdrawiam Janka. 100 lat i to tyle. Wiele wspomnień. Bo wszystkiego najlepszego. Nagraliśmy. Super, następne. Talkspace.
Jakie jest Pana zdanie na temat nowych wersji tak zwanych klonów analogowych urządzeń, na przykład Warm Audio, kopiująca Pulteka, Universal Audio lub nowe wersje kompresora Fairchilda? Czyli mówimy o analogowych kopiach analogów. Znaczy, z tymi akurat nie mam doświadczenia, ale mam dużo, wiecie, na przykład chyba prawie wszystkie mam preampy Ruperta Niva, jak on pracował w różnych, robił dla różnych firm te swoje preampy z korektorem czy bez, i słuchajcie, wszystkie są super, czyli bawiłem się niektórymi kompresorami, które były wzorowane, ja mam oryginał, nie, w moim studiu jest naprawdę super kompresor na sumie w SSL-u, które dużo firm kopiuje, i też bawiłem się jakimiś tam klonami. Tak, klonami. Więc wiadomo, że lepszy oryginał, ale słuchajcie, to ciągle nie ma znaczenia. Dla mnie nie ma znaczenia. Naprawdę to nie ma znaczenia. Ale wiesz, ale tu oni lubią o sprzęcie posłuchać. Wiesz? No ja wiem, a to niestety to musicie innego, to kręci, musicie innego, bo ja naprawdę, wierzcie mi, ja nawet typów mikrofonów poza U87 to nie pamiętam. No to mówmy o tym, co cię po prostu kręci w tej muzyce, no po to tu jesteś. Dokładnie, no to muzyka kręci. Muzyka, no to mi się wydaje, dzieło. Że ja jestem naprawdę, ja uwielbiam muzykę, pasjonuję się właśnie tą rozrywką, szanuję bardzo rozrywkę, bo co prawda u nas się to zmienia powoli, ale często też dwa środowiska, wiecie, jakoś tak nawzajem rozrywkowe i klasyczne. Ale tak jak mówię, że to, co się może niespodziewanego wydarzyć, wiecie, w latach 90. na moich oczach powstawały hity, że ja pamiętam to uczucie i to wiele razy to przeżyłem, że nagrywamy tego. Na demówce to nie zawsze coś tam było słychać, postawione na kasprzaku, wiecie, tam na próbie, łomot, blach, to wiecie, jak to na próbie. No, to na próbie, no. I raptem dokładasz tak tego, tutaj dochodzi tego i w końcu pojawia się wokal. Jezu, jakie to jest dobre. I z dobrym tekstem, wiecie, i aż wtedy krew odpływa. Wiecie, że na twoich oczach, nie będę wymieniał właśnie, bo nie chcę, że kogoś zapomnę i tego, ale miałem szczęście, naprawdę, ja miałem dużo szczęścia, że na moich oczach te powstawały takie wtedy w 90-tych latach hity, no. Takie, no tak, ja nie zastanawiam się, że to hit, nie hit, tylko mówię, świetne piosenki. I to jest, kto tego nie poznał, no, że no, to jest przepiękne uczucie. Przepiękne uczucie. Aż mówię, aż ciach, zimno ci się robi. Jezu, jakie to jest dobre. No. To westchnięcie wszystko mówi Grzesiu. Dziękuję pięknie. A to jeszcze jedno nie o sprzęcie. Co sądzi Pan o muzyce w formacie Dolby Atmos? Czy jest to ciekawa droga i ma szansę się przyjąć? Słuchajcie, ja mam jeszcze mnóstwo, a zaraz odpowiem na pytania. Na razie to ja jeszcze mam mnóstwo zagadek w stereo. Cały czas się pasjonuję stereo, bo jeszcze mam mnóstwo nieodkrytych rzeczy. A teraz wracając do Atmosa. To jest, wiadomo, byłem na różnych, tam zapraszano mnie na różne pokazy i tego i tak dalej. I oczywiście robi to wrażenie, szczególnie w tych salach kinowych, bo ja w takich sytuacjach jeszcze nie bardzo widzę, co, jakby to w takim normalnym, co w muzyce można by takiej rozrywkowej zrobić, żeby to w Atmosie, bo nieraz wysyłam stemy jakieś tam, że nie, na tą aplikację iPhone'owską, wiecie, do posłuchania. I puszczali mi na ten, na tym festiwalu Sound Edit w Łodzi, że poprosiłem, bo no, chcieli mi tą aplikację pokazać, i jakiś jazz amerykański, jakiś jazz polski był, i w obu przypadkach poprosiłem, żeby dali mi, gdzie ja tam mam przycisnąć, żeby przełączyło się na tego Atmosa, bo to jest ta wersja, wiecie, taka symulacja na słuchawki, nie? Tylko ja musiałem, mówię, ja muszę spokojnie
skupić się i minutę, dwie posłuchać na stereo, nie? I żeby potem sobie przełączyć i nie podobało mi się. Nie. Nie. Wchodziło tak jakby raptem to w jakimś takim niekoniecznie fajną, całe nagranie wtłoczyć w jakąś taką akustyczne pomieszczenie, żywe. Nie, przestrzeń taką niekoniecznie dobrą. No nie, bo jak byłem na takim pokazie w Uniwersusie, wiecie, ten taki studio jest, wiecie, gdzie jest Uniwersus, no może to teraz się nie nazywa Uniwersus, ktoś tam fajnie zbudował róg Belwederskiej i Gagarina. I tam jest studio takie wypasane. I wiecie, puszczali te najnowsze produkcje, no to było w zeszłym roku, czy nie, najnowsze oscarowe, nowy Top Gun, dobrze mówię, tam jakieś tam, wiecie, samoloty latają, tego. No, trzeba usiąść w środku, żeby te wszystkie piękno. Ja nie, jak ja idę, ja bardzo lubię do kina, bo to jednak, wiecie, no, nie jestem w stanie w domu jakiegoś filmu, tak, że ja muszę zgasić światło, wiecie, duże. I to jest dla mnie naprawdę taki odskocznia, przeżycie wielkie. Ale ja lubię z boku siedzieć. Nie w środku, wiecie, ja lubię gdzieś tam boczkiem, lepiej ogarniam ekran i nie chcę... Nikt nie siedzi przed tobą. I generalnie, jak była, puszczali pierw w, dol, w tym, w, no, w Serandzie i potem w, znaczy w 5.1 i w Atmosie, to są te same głośniki, bo to firma chyba Meyer organizowała od głośników. Świetne zresztą, naprawdę było pięknie wszystko słychać, ale doszedł przez tą ilość kanałów, doszedł jeden ruch, że kiedyś był samolot, przeleciał od przodu do tyłu, czy z lewej do prawej, to teraz jeszcze przeleciał po skosie. No. Ja wiem, czy aż takich... Nie wiadomo, że to jest fajne dla pasjonatów, ale ja jeszcze tego jakby piękna nie odczułem, jeżeli chodzi o tą działkę, którą ja robię. I mówię wam, mam tyle zagadek w stereo jeszcze, że boję się, że już nie zdążę usprawnić tego swojego stereo, bo mi tam niewiele czasu zostało. Ja w ogóle myślę, że jakby słuchanie Atmosa na słuchawkach trochę się mija z celem generalnie. Ale jest u nas w szkole, są dwa systemy atmosowe, więc... Znaczy robię... na głośnikach to jest zupełnie co innego, no bo tak, tą muzykę możesz inaczej rozplanować, inaczej się tego słucha, jak jesteś w otoczeniu jednak głośników. Ale na słuchawkach faktycznie to wtłacza w taką przestrzeń nienaturalną, która w ogóle odbiera przyjemność słuchania muzy, nie? Sporo zrobiłem płyt, wiecie, w 5.1 systemie. No, szczególnie kiedyś to robiłem dużo tych MTV Unplugged czy coś, no ale to, wiecie, generalnie szło do tyłu i w ogóle... Widownia do tyłu, a muza do przodu. Tak, żeby, i to jest fajne, no, jak w S4 mamy też ATC na tyły. Więc jak się dobrze to wszystko wymierzy, tylko za każdym razem trzeba to kalibrować, to jest fajne. No, pamiętam, że tam raz chór posłałem jakiś do tyłu. Wiecie, że to jeszcze nie, to nie była taka płyta, jak kiedyś pamiętam, usłyszałem, że zmiksowali jedno z pierwszych nagrań 5.1, to chyba Queen był, że w ogóle, wiecie, raptem bębny z tyłu. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy, to muszą być jednakowe, czy ich jest 17, czy ich jest tylko 5, jak w 5.1, bo tam, czy jest subbas, bo my w S4 pracujemy z wirtualnym środkiem i subbasem, czyli ja na przodach słucham i środkowego głośnika i subbasu. To muszą być, a nie tak jak ludzie mają w domach, że z tyłu są jakieś wiszą jakieś takie, wiecie, ten głośniki. Tak, że tak naprawdę porządne jest lewe i prawe, a reszta to jest zabawki. No. I okay. To nie jest to, to muszą być identyczne, dobrej jakości, więc trochę to jest póki co to kina, nie? I sztuka dla sztuki, no bo komu my to robimy? No? Mamy jeszcze jakieś pytanka? Jacek Galkiewicz, czy zdarzały się sytuacje, w których pojawiły się napięcia między panem a artystą, który na przykład miał jakiś pomysł wykraczający poza możliwości sprzętowe czy techniczne? E...
No, mnóstwo. To nie jest tak, nie myślcie, że to tylko wszystko. Moja, mogę powiedzieć, że kiedyś muzyk się zdenerwował w czasie miksu, bo za słabo na fortepianie zagrał. Nie. Prawą ręką jakąś solówkę. Aha. I nie dało. A lewą tego i chciał mocniej. Tak to w panoramie nie mogłeś. Poszło, no ale wiesz, skręca ci dźwięk. Ale wiecie co, nauczyłem się i używam XY. Zawsze mam jedną parę XY-ową, nie? Że jedna patrzy na wysokie, druga na basowe, mhm. I tak decybelek można podnieść. Niedużo, ale troszeczkę da się. A było ostro wtedy już. No, słuchajcie, to nie jest tylko tak, że to jest, wszystkim się może wydaje, no, że to są jest spięcia, piękne są. Muzyka. No wiadomo, ale to jest też po pierwsze duże napięcie, bo jak muzyk nagra, artyści nagrają płytę, to tak ich będzie wyglądało życie przez najbliższe lata. Bo czy będzie sukces, czy tego, będą koncerty, wiecie, jak jest sukces, to wszystko przecież pamiętam, w Ameryce to jeden sukces i zespół kupuje willę, buduje studio i jedna płyta dobra, jedna. U nas jest, ale wiecie, to trochę tak jest, my jesteśmy mniejszym rynkiem, niestety, to ubolewam, bo my jesteśmy potężni w jazzie, w klasyce, my jesteśmy potęgą, naprawdę. Istniejemy w całym tym światowym rynku. A w rozrywce za bardzo nas nie chcą, bo my za dużo kopiujemy. Za bardzo się wzorujemy, nie szukamy własnej drogi, tylko tak. Takie trendy do tego. Tak, bo to jest modne, jesteśmy to krajem kopistów, no niestety. Tak. I wszystko gdzieś coś tam przypomina. I w związku z tym, jeżeli płyta jakiegoś zespołu, chociażby nawet ze Szwecji, ukazuje się po całym świecie, w niedużych ilościach i z tego się robi nakład, a u nas... My tak jesteśmy skazani na nasz rynek tu hermetyczny plus trochę Polonii, żeby pochlipała gdzieś tam. I w związku z tym te jakby wpływy są mniejsze. No, więc napięcie nieraz mnie jak cytrynę wycisną. Wiecie, to napięcie, mi się to, ja staram się naprawdę, no, nie wiem, co bym nie robił, jaki rodzaj muzyki, jaki ten, ja naprawdę zostawiam przy każdej płycie kupę zdrowia, no ale nieraz ludzie przesadzają, że już takie napięcie jeszcze docisną, jeszcze, a nieraz się nie da już, no nie da się. No. Kto cerberuje dzisiaj? Ja. Niestety musimy to powiedzieć. Mhm. Nasza 21 właśnie godzina nam pękła rozmowy, a tak się umówiliśmy, a no jakby kontraktów trzeba dotrzymywać. Chcesz jeszcze chwilę? Nie, spoko. Nie chcę. Nie. Patrzysz, że mnie patrz ziółka i spać. Nie ma, może ci kawę zrobię na przykład i wiesz. O, to jest kusząca propozycja. Ja chodzę na kawę. Dobrze, ostatnie pytanie w takim razie. Jakie mamy ostatnie pytanie? Piotr, wybierzesz coś? Z racji pana doświadczenia, jakie jest pana słyszenie dzisiaj, na przykład, a 30 lat temu? Czy odczuwa pan szybsze męczenie podczas mikrofonowania? Miksowania. Inaczej na pewno słyszę, bo tak. Nie ma się co czarować. Wysokie częstotliwości, wysokie, ja już nie wygram ze swoimi studentami, wiecie, spadają, ale te słyszenie nauczone wzrasta, wiecie, jakby, bo nie mam jeszcze kłopotu żadnego w paśmie tym takim, które muzyka operuje, no wiecie, nie będę wam popisywał się, że słyszę 16 kilo, nie? To? Sam jesteś głupi. Czy głupi, powiedziałeś. Co? Wiecie, nie da się tego. Sztywnieją nam te młotki, kowadełka, bębenki i niestety trzeba się z tym pogodzić. Ale
To jest jedna, biologia. Są cieplejsze to jest przez to. Ale z drugiej strony na prezensy zauważyłem zwiększoną wrażliwość. A tylko tak samo. Na pytanie bardziej też bym chciał troszkę jakby rozszerzyć, że to też wzrasta świadomość słyszenia. Lepiej słyszy się muzykę. To ładne. Tą muzykę, wiecie, tą aranżację, lepiej się ją rozumie, łatwiej jest, naprawdę. Ja się bardziej męczyłem. Przez te lata wyrobiłem sobie różne takie myki, bo wiecie co, słuch to jest zmysł, który najszybciej się męczy. Nie oczy, nie smak, nie tego. Słuch jak najszybciej wysyła bardzo szybko nas, w zasadzie przy intensywnej pracy takiej bardzo skupienia, po 2 godzinach już potrafi w UUD wysłać. Tak. Więc trzeba sobie przerwy robić, plus mówię, ja mam swoje techniki, wypracowałem takie, żeby nie dać się oszukać. Ja nieraz wieczorem cały dzień miksuję, to nieraz nie wiem, czy wokalu jest dużo, no, bo tak nie wiadomo, czy za mało. W którą stronę, że rozumiecie, że nie umiem nawet już tak prostej rzeczy powiedzieć. To wstanę rano, zresztą nigdy nie wyślę miksu, póki... Bez rannego słuchania. Tak, że rano kawa... Musi odpocząć. ...tego i już już nie mogę się doczekać. Puszczam i jest. Wieczorem zamykałem to, geni. Jezu, ale jak mi ale robisz rano, notatki? Tak? Jezu, jaki styl. Robisz notatki? Nie robię żadnych. Nie. Ty jedziesz po prostu. Ja nawet konsolety nie opisuję. Bo ja wiem całe życie na 9 na konsolecie mam stopę. Na 9? Na 23 włoka. Po co mam opisywać, jak ja wiem. Pięknie. A więc 17-18. Wszystkie blachy 15-16. A na 1? Jedynka zepsuta? Nie. To jest przyzwyczajenie z analogowej konsolety. Musisz ważne ergonomicznie. Bliżej, tak, tak bo to musisz blisko mieć pod ręką. A co mnie tam na tamtym... Tam są FX-y. Jak jest... Kiedyś u Petera Gabriela było zdjęcie, on był właścicielem przez pewien czas SSL-a, to miał w studiu u siebie SSL-a z takimi 2 zakrętami tak, i fotel był na szynach, wiesz, trzeba było się odepchnąć nogą, żeby przejechać na drugi koniec konsolety. No. Więc wiecie, tak. ergonomia, najważniejsze rzeczy tak. Tutaj wszystko. A co mi tam to jakieś pady na 1-2, wiesz. Jakieś... Pady nieważne są? O ty. Ale pad jest stabilny, raz ustawisz, chyba to nie co słyszałeś, tam nim jeździ? Moich padów nie słyszałeś. Stabilne pady. Dobra, przepraszam, że cię uraziłem, dobra. Leszku, bardzo ci serdecznie dziękujemy. Ja mam jeszcze ostatnie pytanie do ciebie, bo zazwyczaj Chris pyta o dekalek producenta, ale nie zostawiasz go pewnie. Więc dzisiaj to pytanie padnie. Chciałem cię zapytać, gdybyś miał poradzić coś młodym ludziom, którzy nas słuchają, którzy zaczynają produkcję muzyczną. Ale no, to jakby w którą stronę? Co rozwijać? Co zrobić, żeby iść do przodu? Może w tym ujęciu będzie to jakiś banał, ale naprawdę ja jestem tej dewizie wierny całe życie. Ja tak długo, na przykład jeżeli chodzi o miks, w ogóle ja naprawdę jestem fanem muzyki. Dobre, ja chcę poprawić to, jeżeli już coś wnieść wartość dodaną, wiadomo, ale zrozumieć ją. Żeby nie robić produkcji na siłę, tylko każdą rzecz, którą dodajesz po głosu, odejmujesz, musi mieć uzasadnienie w tym utworze, a nie w tym, że ty chcesz... Kurde, jak to fajnie brzmi. Wszystko w pasmach ładnie poukładane, tylko nie siedzi. Ja już taki głupawy, skrajny przykład dam, że wiesz, robimy Bristol, Portishead, wiesz. A utwór jest wiesz, nie pasuje, bo estetyka, smak, gust, to jest najważniejsze. Zrozumienie tego, co się robi. Schowaj ego, zacznij słuchać. Tak.
Nie, właśnie, dokładnie. Nie pokazuj tak siebie, bo to, jak odkryjesz te intencje zawarte u artystów, to zabrzmi, a nie to, czy świetną to wszystko będzie jakoś i świetna struktura po głos. Wiecie, naprawdę. Brzmi produkcja, aranżacja, utwór, tekst, wykonanie. Piękna klamra. Piękna. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy Ci pięknie, dziękujemy Wam za Waszą obecność. Słuchajcie nas, oglądajcie nas, śledźcie nas na Facebookach, na Instagramach. Tak jest. I do zobaczenia za 2 tygodnie. Tak jest. Do zobaczenia. Cześć. Dzięki. No cześć. Chciałbym Was serdecznie zaprosić na najbliższą środę o godzinie 20. Na setkę. 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 Zapraszam Was na setkę. Na setkę. Na setkę. Na setkę. Na setkę. Na setkę. 300, 600 i 800. Jutro na 100. Wejdźcie na setkę, a na pewno nie skończy się na jednej. Zapraszam. Niech żyje rock and roll, panowie. Mam nadzieję, że wy i ja to jakoś przeżyjemy.